Dopiero jakiś czas później zdaliśmy sobie sprawę, co nas ciąga. Coś straszniejszego i o wiele potężniejszego niż nasze najgorsze koszmary. I Oszmaker Games i u nas kolejny film na kanale, w którym mamy dzisiaj w sumie nowy event. Tak jest, nowy event w Call of Duty Modern Warfare 3. Wiem, że trochę wszystko tutaj teraz jest spóźnione, ale były ważniejsze rzeczy do roboty, chociażby sezon 3, premiera i tak dalej, co nie? Mieliśmy także w sumie wyzwania tego dnia, tak żebym chciał dzisiaj to umówić. No i przede wszystkim największy tutaj słoń w pokoju, czy też King Kong oraz Godzilla event. Także bez względu na przedłużenia, zapraszam do dostania w górę. No i co, lecimy z tematem. A więc tak, nowe wydarzenie Godzilla oraz Kong, bitwa o pustą ziemię. Co jest ciekawą nazwą moim zdaniem jak na event. Także mamy nowe bundle, chyba 3, będą 4, a o których no nie chcę zbytnio dużo gadać, ale chciałbym kilka słów powiedzieć. Także mamy tutaj odkryć tajemniczą moc na najpotężniejszych tytanów Monster Universe. Zdrowie PD odkrywa i odblokować wyjątkowe nagrody. Podczas się w skórki operatorów tataniczna Godzilla, pancerz Konga, Shimo lub Scar King, by uzyskać wzmocnienie. Tak, to nas kompletnie nie obchodzi. Teraz w ogóle, jak widzicie po prawej stronie na dole, zbuffowali. Teraz jest 5000 za ukończenie meczu, jeżeli macie te właśnie ten skin, z czego jest to wiele bardziej znaczne. Znaczy moim zdaniem tak nie opłaca się kupować tego, ponieważ event generalnie nie jest duży i w sumie nie bez powodu, ponieważ już za chwilę jest kolejny event, dosłownie ten event tylko trwa 5 dni. Czyli od powiedzmy piątku do środy. Dziś, jak już widać na ekranie w lewym górnym, on trwa jeszcze tylko 3 dni, tak? I 5 godzin. Także no. Event nie jest duży, ponieważ tutaj on chyba wymaga 165 tysięcy expo, mogę się domylić co do ilości, bo zapomniałem. Lecz generalnie zawiera on, jak widać, 10 itemów. I jak widać na pierwszym tutaj tirze mamy podróż do pustej ziemi. Jest to naklejka na broń, także tutaj nic specjalnego. Jak zwykle żetony pomijamy, bo wiadomo, że to się zużyje. Mamy żmiję topiącą, tak? Duża nalepka. Także mamy tutaj tytaniczny dołg, jest to taka Godzilla, talizman, nawet spoko wygląda moim zdaniem. Także mamy tytaniczny diamant i mamy tutaj dużą nalepkę, tak? Jest to jakaś taka Godzilla, jak wygląda kwiat, nie mam pojęcia. Mamy także Monarch, jest to oczywiście nawiązanie jakby logo z nowej Godzilli. Monarch to oglądał, czy też jak pamiętacie, mieliśmy operację Monarch w właśnie Vanguardzie, chyba w sezonie, także był trzeci, więc to też takie zabawne, że teraz też mamy sezon trzeci, lecz w tym przypadku nie mamy nowych i ogromnych eventów w Warzone i dwóch ogromnych tytanicznych potworów łożących po świecie, czyli Kong oraz Godzilla, tylko w tym przypadku musicie kupić bundle, aby celebrować event, co jest... No, sami ocenicie może tym razem co. Dobra, mamy także majestatyczną pustą ziemię, wizytówka, z czego nawet spoko, bardzo fajnie wygląda. I mamy tutaj jeszcze finalnie oczywiście ciężki metal, jest to właśnie camo za ukończenie tego eventu. Jak już mam, event jest bardzo łatwy do ukończenia, jak wystarczy grać zombie sporo, tam powiedzmy, no mi zajęło 2,5 godziny. Trochę zombie, trochę grabieżcy, bo tam w sumie jest sporo exma. I ukończyłem event 2,5 godziny, więc tutaj nic specjalnego, bardzo fajny, łatwy event. A ten oto właśnie kamuflaż, który zdobywacie za ukończenie eventu. Jak widać, wygląda tak, jest to ciężki metal i tutaj moim zdaniem no bywało wiele lepsze wyjęcie moim zdaniem. Jeden z takich słabszych, mamy takie właśnie kolorowe tutaj naklejki Konga i chyba Godzilli, tak? Jeszcze wam pokażę na strzelnicy, ponieważ to zawsze inaczej wygląda w grze. No okej, okay, jak się nic nie ma, ale generalnie no taki słaby kamuflaż. Gdyby tutaj tego czerwonego akcentu nie było zamiast tego coś innego, to... To byłoby inaczej, lecz tak wygląda ten oto skin. Także mamy wyzwanie tego dnia, które tutaj, no powiedzmy, można je zrobić tutaj jak zwykle w zombie, w multi, jak i botrial. Są ogólnie wszystkie proste. I tutaj właśnie finalnie otrzymujecie zestaw Shadow Titan. Jest to właśnie dodatek na Bruena, czego zaraz zaprezentuję. Oraz pierwszy tydzień, jak widać, z 8 ukończony. I jak widać, jest to kamuflaż Sojusze. W momencie, jak go skończymy, otrzymam właśnie te camo, z czego moim zdaniem też nie będzie fajne. Z tego, co widzimy po tym obrazku, będzie średnie. Chyba, że tutaj te właśnie tutaj małe niebieskie symbole i tak dalej będą się przemieszczały, albo będą znikały, pojawiały się w innych miejscach i tak dalej. Ja bym zrobił tak te camo, ale no zobaczymy, jak będzie. Raczej będzie to zwykłe, statyczne camo, z czego od razu przegrywa z chociażby kamuflażem, który był w poprzednim sezonie. Znaczy wyzwania są proste, jak to zwykle. Ja zrobiłem wszystkie, wiadomo, exp zawsze się tutaj przyda, szczególnie na początku sezonu, gdy mamy nowy właśnie tutaj system levelowania, gdzie wiadomo, mamy 200 levelów na sezon, z czego w tym przypadku macie możliwość zdobywania do levela 650. Także no, tutaj wyzwania raczej nie będą mówiła, ponieważ jest to prościzna, tak, zabijanie z arkaemów i tak dalej, w zombies, czy też w potriale, zabijanie w specyficznych lokacjach, czy też reanimowanie sojuszników, jak i ukończenie top 10, czy też lutowanie skrzynek. Multi podobnie też mamy tutaj właśnie
właśnie sporo skakania, strzelania z RKM-u, także nic specjalnego dla chcącego. No i finalnie chciałem wam przedstawić także progresję, ponieważ jak widać mamy 4 nowe prestiże, jest to prestiż 10, 11, 12 oraz 13. Jak widać, ja już mam tutaj, zaraz buduję dosłownie 11 za 9 leveli i generalnie tak. Mamy tutaj oczywiście co wyzwanie, co prestiż, w sensie mamy 4 wyzwania do multi, jak i do zombie. Na każdym prestiżu są różne 16 wyzwań w jednym i w drugim. No i co, i tak naprawdę finalnie otrzymujecie także blueprint, jak widać. Mamy, jest to właśnie schemat o nazwie Najwyższy Zabójca. I tak właśnie wygląda ten to blueprint, tak mamy, no jest to Hologer 556. I jak widać mamy taki napis prestige, mamy takie akcenty tutaj barwy czarnej głównie, jak i zielony i biały, z czego moim zdaniem fajnie to się prezentuje. No i co, mamy tutaj właśnie na nim 4 dodatki, także ogólnie tak wygląda ten oto schemat za maksymalny level w sezonie trzecim. No i jeszcze chciałbym wam w sumie zaprezentować ten nowy dodatek do Bruena, ponieważ jest generalnie ciekawy, jest to zestaw do przeróbki po raz pierwszy na Bruena. Jak widać jest to zestaw Jack Shadow Titan. I mamy, zmienia Bruen MK9 wykompaktował ręczną broń wsparcia ze zintegrowanym tłumikiem z zasilaną amunicją 300 Blackout. I jak widać mamy 4 plusy, jak i 2 minusy. Jak widać niewykrywalność przez radar, ponieważ mamy zintegrowany tłumik. Szybkość do sterowania plus 3, prędkość ruchu plus 2 oraz szybkość przeładowania plus 2. Czyli mówiąc prosto, mamy powiedzmy tutaj magazynek, który nam daje 60 amunicji, tak? Że jakbyśmy tutaj mieli też 60, tylko w tym przypadku mamy bonusy, powiedzmy takiego SMG z i powiedzmy innymi minusami, tak, że można to w sumie to nałożyć moim zdaniem, bo to nie robi dużej różnicy. Lecz tak, mamy także w sumie o 2 ogromne minusy, chociażby pojemność magazynka, obowiązki nie mamy tego, nie mamy 100 czy 200 jakbyśmy chcieli nałożyć, ponieważ nie da się jakby mieć tego i tego. Mamy zamiast tego 60, tak, i tutaj już mamy drugi minus, tak jak widać minus 2 do prędkości pocisków i zasięgu, z czego jest to bardzo ważne moim zdaniem na dalekie zasięgi, czyli na typowego Warzona. Lecz w multi to też nie miało znaczenia, ponieważ wiadomo, robimy z tego LMG, SMG. Więc generalnie tak to wygląda, jeśli chodzi o Jack Shadow Titan. A i przypominam, że także jakże nałożycie, to zajmuje wam oczywiście wylot lufy, bo już tłumik ma, oraz zajmuje wam lufę. Dosłownie nie możecie żadnej nałożyć lufy ani wylotu, także nie zwiększycie żadnych zasięgów. I jak widać broń jest bardzo mobilna, bo Bruen dosłownie jest bardzo ciężką bronią. Jak widać dosłownie biegamy z tym jak SMG, także super, bardzo fajna, mobilna broń. Także przypominam, że tutaj Call of Duty Modern Warfare dosłownie stara za darmo od 4 do 8 kwietnia, więc tutaj jeszcze powiedzmy całą niedzielę oraz chyba do poniedziałku do godziny 19, o ile się nie mylę. I jak widać mamy sporo, ponieważ mamy dosłownie 9 map multiplayer do rozegrania, w tym wiele właśnie tych map nowych, powiedzmy reimaginowanych z Vortex. I także mamy oczywiście 5 trybów, tak, Hardpoint, Kill Confirmed, Chuck Capture the Flag, czy też łap flagę, tak, zabójstwo potwierdzone, dominacja oraz Team Deathmatch. I także mamy cały dosłownie full doświadczenie tutaj MWZ, co jest crazy, że Zombies jest całe za darmo, bo wiadomo, jest taki styl DMZ, Zombies, więc tutaj nie ma co się dziwić, ale no, to są powiedzmy po raz pierwszy, gdy mamy Zombies jakby za darmo, no w sumie już od sezonu pierwszego, gdzie właśnie są to takie zwane free triale dla graczy Warzone'a, którzy nie mają MW3, tak, całe gry, multiplayer, jak i Zombies, mogą sprawdzić sobie, zagrać i mieć fun, co nie, ponieważ moim zdaniem tutaj jest sporo kontentu, jeśli chodzi o multi, jak i Zombies. Teraz zabawne jest to, że jeżeli nie kupiliście gry i zrobicie cokolwiek, to te wszystkie progresje całe się przeniosą, jeżeli kupicie grę, czy jak zrobiliście jakieś schematy, czy coś, czy jakieś broń zrobiliście na złoto, w multi, to wszystko się przeniesie oczywiście, jak już kupujecie nową grę. A teraz bundle. I jak zwykle nienawidzę tutaj zaglądać, ponieważ są to ogromne 3 bundle, dosłownie te bundle kosztują tyle co 3 zajebiste gry na Steamie. Jest to chore, każdy bundle 2400, jak widać są to 3 nowe bundle. I tak, jeżeli kupicie wszystkie 4, z czego na razie są 3 w grze, to otrzymacie bonus. Ten, który właśnie widzieliśmy w trailerze. Czemu ten trailer, który był właśnie, nie mam takich bossów w Zombies, albo ogólnie. Jakby to jest chore, że tyle jest dawane do sklepu. Jeszcze w Vanguardzie mieliśmy właśnie, pamiętacie, event, który był zarąbisty, lecz w tym przypadku otrzymujemy jakieś kupy bundle. Jak widać, mamy tutaj właśnie zestaw kolekcyjny, co znaczy, że jak kupić 4 bundle, otrzymacie to oto rękawice, wal mocno niczym Kong, dzięki schematowi broni. Więc zakładam, że to jest schemat na broń. Zakładam, że to jest na Gladiatora, tak jest nawet napisane, jest to skin na Gladiatora, co jest śmieszne. Jakby broń mele, która tak samo działa, tylko jest to skin na broń mele. No komedia straszna. Gdyby jeszcze coś było, coś naprawdę fajnego, na przykład zwiększenie skrytki w MWZ, z czego już nadchodzi 1 maja, lecz no moim zdaniem te bundle są ani trochę niewarte kasy wasze. Jakby jak kupicie wszystkie 4, to dosłownie wydacie chyba prawie 300, tak? No każde 84 zł, także no ponad 200 wydacie, także to jest moim zdaniem chore, że jakieś były eventy, które wiadomo, dawały fan, nie, granie z gry, zabawa, lecz a dziś wyjmuj kartę kredytową i kup bundle, no komedia, i to jest moi drodzy event.
to jest event. Komedia. Dla przypomnienia tych, co nie byli, to były czasy, kiedy mieliśmy dosłownie King Konga na kalderze oraz pieprzoną Godzilla, także RIP stare czasy. Witamy w nowych, gdzie kupujecie bundle. Nice. Jeszcze w sumie macie footage z 2021 i tak, to nie jest tak, że one były sobie na cinematiku Kasenca Yellow. Nie, moi drodzy, oni sobie łazili w grze, strzelali do was w kręgu, z wami byli dosłownie, zmieniali tak rozgrywkę, tak było zabawnie. Widzicie, że ten rzuca tutaj kamieniami, ten dosłownie zieje ogniem, musisz unikać tego wszystkiego, masz na mapie pokazane, no to było coś super. Także jak widać, nawet Kong lubi rzucać kamieniami w Activision, jak widać zaraz tutaj będzie rzucał kamień, lecz z niepowodzeniem z tym się nie udaje, ponieważ rzuca sobie kamień na głowę praktycznie, lecz Albo dosłownie pamiętacie sekretne wyzwanie, które polegało na tym, żeby wylądować mu na czubku głowy, co było bardzo trudne. Mi się udało, pamiętam za którymś razem, lecz jak widać zresztą, jak dla ciebie blisko, dosłownie Kong sobie wali w klatę i mówię, kto tu dominuje na arenie. Także moi drodzy, to było tyle, jeśli chodzi o moją małą nostalgię, a wy dajcie znać swoje najlepsze wspomnienia z poprzednich części Koda i tak dalej, jako że dziś mamy taką czyletową niedzielę. Tak czy inaczej, dzięki za obejrzenie, dzięki, że wpadłeś. No i co, daj znać od kiedy grasz w Call of Duty. Tak czy inaczej, ja to bym się też żegnał, dzięki i co? Na razie, Makler out.